Cześć, witajcie na kanale Kamil, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jak mówię na poprzednim filmie, czyli po prostu jak ustawić ustawienia OBS-a pod nasz słaby albo dobry komputer, bądź też pod słaby lub dobry internet. I tak jak właśnie mówiłem na poprzednim odcinku, w dniu dzisiejszym zajmiemy się wizualizacją, czyli po prostu jak dodawać wszelkie obrazy, grafiki, animacje, jak sobie zbindować, czyli po prostu klikamy jakiś przycisk i na przykład zmienia się scena, dodaje się jakaś animacja, na przykład klikamy sobie przycisk, nie wiem, na przykład spację i pyk, na czole nam się pojawia przycisk subskrybuj, czy też jakaś inna animacja, obojętnie, to wszystko zależy już od was. Więc jeżeli ktoś z was jest tutaj nowy na moim kanale, bo mi bardzo, bardzo milutko jakby zasubskrybował ten kanał, kliknął taki czerwony przycisk subskrybuj, jaki właśnie tutaj się znajduje, zaznaczył dzwoneczek, zostawił również łapeczkę w górę. No i taką malutką tradycją na moim kanale było właśnie takie przywitanie na dworze, później nagrywanie i końcówka również na dworze. Teraz niestety będziemy powoli musieli to zmieniać, ponieważ ze szkoły wracam około 18-19, no i będzie ciemno. A jak z racji, że jest ciemno, no to nie będę ciągle brał lampę i wychodził na dwór, więc po prostu kolejne pewnie przywitania będą już nagrywane w domku. Jeżeli właśnie chodzi o wspierających, to pozdrawiam na Hoska, Sixterka 2, Matiego oraz Desire Hunter 303. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Aha, no i jeszcze wspierający. Słuchajcie, co do wspierających, to zrobiłem już małe zmiany. Jeżeli chcecie się o nich dowiedzieć, no to kliknijcie po prostu na przycisk wesprzyj. Tam pojawi się krótki odcinek i już tam wszystko jest wytłumaczone, ponieważ zmieniłem jakby wszystkie poziomy pod względem takim, jakie po prostu zmieniłem jakby nagrody. Teraz moi wspierający po prostu zamiast zniżek macie za darmo co miesiąc animację, tylko po prostu musicie wspierać ten kanał, a oczywiście tam od wyższego poziomu są jeszcze zniżki na jakieś prace graficzne dodatkowo. Także jeżeli ktoś już jest wspierający, bądź też chciałby zostać nowym wspierającym, no to bardzo serdecznie zachęcam kliknąć ten niebieski przycisk wesprzyj, ale pamiętajcie, że to jest dobrowolne, ja was do niczego nie zmuszam. Jak chcecie, to możecie, jak nie chcecie, to nie musicie, spokojnie. To nie jest przymus, po prostu chciałem jakby bardziej wam to wynagrodzić jako jedyny jakby kanał taki, bo wydaje mi się, że żaden kanał co miesiąc nie dla swoich wspierających nie szykuje jakichś animacji, grafiki i tak dalej, więc tylko i wyłącznie u mnie co miesiąc jeszcze, nie wiem jaki dzień, wydaje mi się, że tak w połowie miesiąca po prostu na kartę społeczność dla wspierających będę wrzucać post, że nowa animacja jest dostępna, jeżeli ktoś chce, no to proszę się tam zgłosić na jakiegoś tam maila i tak dalej, i tak dalej. Po prostu osoby, które wspierają kanał, mają taką inną zakładkę na moim kanale i tam po prostu będę umieszczać właśnie te animacje, które ja dobrowolnie dla każdego wspierającego indywidualnie będę ustawiać, zmieniać te całe niki i tak dalej, więc po prostu będziecie mieć swoje indywidualne na przykład animacje. Co miesiąc albo to będzie animacja, albo to grafika, obojętnie, zobaczymy jak to będzie. Ja już nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. No i okej, znajdujemy się już właśnie przy OBS-ku. No i w poprzednim odcinku, linka oczywiście do niego znajdziecie w opisie, pokazałem wam co do czego służy te sceny, źródła obrazu, mikser dźwięku, jak czym dysponować, jak czym działać. Pokazałem wam wszystkie ustawienia, jak dopasować ustawienia do naszego internetu, bądź też do naszego komputera, laptopa i tak dalej, jak tam naprawić błąd czarnego ekranu, kiedy udostępniamy ekran i tak dalej. Więc jeżeli ktoś nie widział tego odcinka i jest bardzo ciekawy, no to bardzo serdecznie zapraszam na tą pierwszą część. A w dzisiejszej części, tak jak mówiłem na poprzedniej części, że tak to nazwę, tak troszeczkę pomieszałem, lecz przepraszam, zajmiemy się jakby całą wizualizacją, czyli po prostu jak co dodawać, jak co urozmaicić, dodawać fajne efekty i tak dalej, i tak dalej. W kolejnym odcinku zajmiemy się już bardziej takimi kodami, czyli tam jakieś kody na te donaty, na przykład czat i tak dalej, i tak dalej. W kolejnym odcinku właśnie tym wszystkim się zajmiemy, a dzisiaj po prostu takie jak po prostu korzystać z różnych elementów, grafik, animacji i tak dalej, które posiadamy na komputerze. I jak później sobie fajnie urozmaicić, no po prostu jak urozmaicić naszego streama. Także tak, tak jak wytłumaczyłem to na poprzednim odcinku, w scenach tworzymy sobie nową scenę, nazwijmy to sobie odcinek albo poradnik. Klikam sobie Enter, no i teraz stworzyła nam się nowa scena. Jak widzicie, ja mam przejście, które już sobie stworzyłem. Wy raczej tam przejścia na początku mieć nie będziecie. Ja zaraz wam pokażę, jak te wszystkie przejścia tutaj ustawić i tak dalej. No i tak, zacznijmy od stworzenia, bo teraz mamy czarny ekran, nic totalnie nie widać. Zacznijmy od po prostu jakiegoś dodania. Zacznijmy na przykład od kamerki, bo na przykład uznajmy, że ta scena będzie właśnie tylko i wyłącznie na naszą kamerkę. Klikamy sobie tutaj na urządzenie do przechwytywania wideo i wpisujemy sobie na przykład, nie wiem, kamerka. Ja, oho, kamerka. Ja, jak widzicie, już tą kamerkę mam poniżej, dlatego ja nie tworzę nowej kamerki, ponieważ już jakby ona mi się nie wczyta. Muszę dodać istniejącą, ponieważ jak stworzę nową kamerkę, a na innej scenie gdzieś tutaj, jak wcześniej są jakieś użyte sceny, jest już też również ta kamerka używana, no to niestety te dwie tutaj nie będą one działać. Czyli jeżeli tutaj w dodaj istniejące nic nam nie pisze, nie mamy nic do wyboru, no to tworzymy nową. Jeżeli mamy do wyboru, no to wybieramy już sobie z nią, to po prostu już sobie nią wybieramy, ponieważ na innej scenie jest już ona używana. W moim przypadku wybieram Logitecha, ponieważ on nie jest używany. No i okej, jeżeli coś takiego też się pojawi jak ja mam to teraz, to klikam sobie we właściwości i klikam sobie tutaj opcję aktywuj. I teraz nasza kamerka, jak widzicie, się włączyła. No i co możemy tutaj zrobić? Oczywiście mamy tutaj różne ustawienia, to już zależy w sumie od kamerki bądź też aparatu, czy czym streamujemy, bo może być ta opcja, a może też jej nie być.
więc tym się zajmować nie będziemy, ale tak ogólnie to właśnie pod tą opcją mamy takie coś, że po prostu możemy sobie w jasności i tak dalej tej kamerki sobie ustawiać, ale to tam już jakby mniejsza. No i co, no tutaj oczywiście mamy do wyboru rozdzielczości, klatki na sekundę i tak dalej, to już jakby do każdego wyboru, tutaj jakby nie mam, nie chcę się na tym skupiać. No i tak, mamy już naszą kamerkę gotową, teraz zaczniemy od na przykład jakiegoś overlaya, czyli po prostu jakiegoś obrazu, bądź też po prostu jakiejś grafiki, która będzie nam po prostu w tle, żeby po prostu urozmaicić naszego live'a, jak ktoś na nas patrzy, żeby nie widział na samą kamerkę, tylko na przykład coś też w tle się pokazywało. Klikamy sobie zależy, czy wybieramy animowany overlay, czy normalny. Jeżeli normalny, to klikamy sobie obraz, wpisujemy sobie na przykład overlay 1. No i wybieramy sobie tutaj, klikając przeglądaj, wybieramy sobie właśnie naszą grafikę. Ja tutaj wezmę, uznajmy overlaya z ostatniej paczki, która była na poprzednim filmie, czyli wchodzimy tutaj i wybieramy sobie overlaya, pyk, klikamy OK. No i proszę bardzo, mamy naszego overlaya. Jeżeli chodzi o donate i tak dalej, no to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. OK, mamy naszego overlaya. Możemy oczywiście również zrobić, wybrać animowany, jeżeli oczywiście posiadamy, klikając źródło danych, overlay animowany. Oczywiście nazwa jest dowolna, nie musicie tutaj się ze mną sugerować. Ważne jest, żeby po prostu wybrać opcję pętla. Jest to taka opcja, że po prostu jak się skończy nasza animacja, to ponownie ona się włącza i to tak cały czas trwa, a nie po prostu jest animacja, nagle się ona wyłącza i już się z powrotem po prostu nie pokazuje, więc ta opcja jest bardzo ważna i zawsze jak dodajemy overlay animowanego, no to ta opcja pętla musi być. No i na przykład wybieram sobie overlay fioletowy i proszę bardzo, to sobie wyłączymy niżej. Mamy naszego overlaya animowanego. Dobra, jeżeli chcemy usunąć daną rzecz, klikamy sobie na warstwę i klikamy sobie na klawiaturze delete, bądź też wydaje mi się, że backspace również zadziała. A nie, jednak nie działa, no to samo delete. No i okej, teraz tak, te ikonki oznaczają jakby funkcje, które również możemy sobie tutaj zauważyć. Proszę bardzo, ale to tam ikonki ikonkami. Kolejna sprawa. Nie wiem, czy ktoś z was wie, ale jeżeli mamy dużo scen, dajmy sobie na przykład nie wiem, jakaś scena, no uznajmy sobie tą scenę na Ome, którą posiadam. Zobaczcie, tutaj ma naprawdę dużo, dużo różnych elementów. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo źle poukładane i wszystko się zmiesza ze wszystkim. Tak? Zgodzę się z wami, jest to totalnie no nie jest po prostu to totalnie posortowane i to jest bardzo, bardzo lipne z mojej strony, że tak to zaniedbałem. Aczkolwiek jesteśmy w stanie to łatwo ustawić. Wystarczy, że trzymając kontrol, klikamy sobie na przykład tutaj, jak mam wszystkie związane ze stronką od Tipli. Trzymając kontrol zaznaczamy wszystko, klikamy prawym wszystkie myszki i po kliknięciu wybieramy sobie opcję grupuj wybrane elementy. I teraz stworzyła nam się grupa, nazywamy ją sobie na przykład Tipli. Klikamy Enter i teraz możemy sobie ją schować i wszystko mamy w jednym folderze. Proszę bardzo, teraz możemy, żeby lepiej nasze oko znalazło wokół tego wszystkiego te dane elementy, możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszki, ustaw kolor i na przykład wybrać taki morski, niebieski, coś tego typu. I tak możemy robić albo poszczególnie klikając w dany fragment i na przykład nazwę można zmienić, ale tutaj klikamy ustaw kolor i wybieramy sobie na przykład ten, albo trzymając Ctrl wybieramy sobie kilka elementów i również robimy ustaw kolor, na przykład żółty i to się również nam ustawia. Teraz jak zauważycie, pod Tipli mam koniec, to koniec live'a, mamy tutaj zero last donate, czyli to top donate, top miesiąca. No ogólnie jak to teraz bym tutaj kliknął to oczko, to zobaczcie, wszystko tutaj znika, które sobie zaznaczyłem i schowałem w grupie. Także jeżeli chcemy fajnie urozmaicić, w sensie posortować wszystkie elementy, to takie grupowanie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i przyjemniej się po prostu to wszystko utrzymuje. Kolejna sprawa, zazwyczaj zawsze każdy się mnie pyta, jak to robię, że klikam sobie na klawiaturze dany przycisk i nagle pojawia się jakaś animacja. Jest to naprawdę bardzo proste, klikamy sobie w plusik, wybieramy sobie na przykład źródło danych, no i wpisujemy sobie przycisk subskrybuj, prawda? No i klikamy sobie tutaj OK, wybieramy sobie, tutaj możemy mieć wyłączoną pętlę, wybieramy sobie jakiś przycisk, no ja też mogę sobie z tej paczki nowej wziąć pliki do anima, nie, gdzie to było? Animacje wyrenderowane. O, tutaj subskrybuj animacja, pyk, klikamy sobie OK. No i zobaczcie, teraz nasza animacja subskrypcji działa, ale ona teraz zniknie, już się nie chce pojawić. Jak to zrobić? No, byśmy musieli zawsze ręcznie wyłączać i włączać ponownie, żeby to się pojawiło. Ale spokojnie, możemy na to poradzić inną metodę. Klikamy sobie plik ustawienia, wchodzimy sobie właśnie w ustawienia całego OBS-ka, wchodzimy sobie do skróty klawiszowe. Następnie tutaj, jak pisze ekran, czyli po prostu jest to moja pierwsza scena. Nie, tutaj, to jest jednak alfabetycznie ustawione. Szukamy właśnie, tutaj też można wejść sobie w ustawienia, szukamy właśnie teraz
w tym miejscu na początku, tutaj się nie patrzymy, tylko się patrzymy tutaj, aż będzie scena o nazwie, w moim przypadku, poradnik. Także sobie szukamy tej sceny. Okej, mamy właśnie tutaj naszą scenę poradnik. No i teraz po prostu wystarczy, że wybieramy tutaj, w moim przypadku, przycisk. Przycisk się to nazywa, czyli tutaj. Klikamy sobie na przykład na klawiaturze literkę L, tutaj znowu L. Zastosuj, czyli po prostu jak klikniemy L na klawiaturze, to ona się włączy, i jak klikniemy ponownie L, to ona się wyłączy. Na przykład możemy zrobić tak, że klikniemy L, pojawia się, klikamy K i ona znika. To już jest dobrowolne. Ja ogólnie to mam na numpadach, bądź też na tych wszystkich insertach, home'ach i tak dalej. Tam po prawo po prostu na klawiaturze tak daleko, bo tych przycisków po prostu nie używam podczas live'a. No i teraz patrzcie, klikamy sobie na klawiaturze literkę L, żeby nie było. Nawet tutaj do kamerki mogę pokazać. Pyk, mamy co literkę L. Pyk, no i animacja nam się pojawia. I albo czekamy, aż się ona skończy. Teraz musimy po prostu kliknąć, żeby po prostu to oczko żeby po prostu to oczko zniknęło. I znowu klikamy sobie literkę L, ona się pojawia, a też możemy w połowie ją wyłączyć. To już jest dobrowolne. Jak to zrobimy, i tak w łatwy sposób po prostu jesteśmy w stanie to wyanimować, znaczy wybindować, czyli po prostu coś klikamy na klawiaturze i działa. Tak samo możemy zrobić pod jakiś tekst, który się pojawia, nawet pod kamerkę, że klikamy sobie spację na przykład i kamerka nam się pojawia albo znika. To już jest również do wyboru, do koloru. Przechodząc dalej, możemy stworzyć jeszcze z takich najważniejszych opcji do wytłumaczenia, to będzie tak. Kolor to po prostu całe tło jest jakiegoś danego koloru. Zobaczcie, widzicie, mamy sobie tutaj dany kolor. No, nie wiem, czasami ta opcja się przydaje, jak na przykład chcemy sobie wejść we filtry i następnie dodaj i dajemy sobie, jak dobrze pamiętam, korekcję kolorów. I tu mamy coś jak przejrzystość, jak sobie to zmniejszymy, to mamy taki jakby na przykład zielony efekt. Oczywiście możemy sobie zmienić ten zielony na niebieski i tak dalej, to taki a la filtr, aczkolwiek to mało to jakby działa. Dobra, zajmiemy się teraz jeszcze w tej scenie naszą kamerką. Jak klikniemy sobie we filtry, to możemy sobie, o ja tu już mam ustawione, jak widzicie możemy sobie ustawiać różne filtry i również jak widzicie, figury po prostu naszej kamerki. Jak to zrobić? Tutaj mamy filtry efektów, klikamy sobie prawym przyciskiem myszki, dodaj. I teraz tak, zajmujemy się wszystkimi efektami, które ja sam stosuję na swoich transmisjach na żywo. No i teraz tak, klikamy sobie prawym przyciskiem myszki, dodaj i wybieramy sobie kluczowanie, nie, korekcja kolorów, bo kluczowanie tego, tutaj te wszystkie trzy, jak dobrze pamiętam, raz, dwa, trzy, są odpowiedzialne za green screen. Ja nigdy green screena nie miałem, więc nie używałem z tej opcji, aczkolwiek wydaje mi się, że ta, bądź też ta opcja jest tą najlepszą opcją do green screena. Wystarczy, że sobie klikniemy, wybieramy sobie na przykład zielony, purpurowy, czerwony, bądź też po prostu na przykład, nie wiem, kurde. Mam tutaj na pilocie kolor żółty i postaram się go usunąć. Poczekajcie. I czy to się uda? No, teoretycznie się udało, bo tu już mamy green screena. Więc tak to mniej więcej działa. Tak w fazie jakby testów, ale przejdźmy sobie do korekcji kolorów, bo tutaj możemy sobie po prostu poprawić naszą kolorystykę kamerki. Jeżeli mamy naprawdę bardzo słabą jakość, jak ja na przykład teraz, to możemy sobie ją łatwo i fajnie obrobić, że tak to nazwę. Czyli po prostu się tutaj bawimy suwaczkami i sobie ustawiamy pod nasze jakby preferencje, nasze jakby, no tak po prostu jakbyśmy chcieli, aby... O, tutaj fajna opcja, jeżeli chcemy być szerokie, no to proszę bardzo. Po prostu ustawiamy to pod własne jakby preferencje, jak chcemy, aby to wszystko wyglądało. Możemy tutaj jeszcze dodać coś takiego jak maskowanie, nakładanie obrazu, czyli po prostu jak sobie dodamy nie taki po prostu obraz, tylko po prostu na przykład jak sobie wejdziemy tutaj. Po prostu chodzi mi o to, że jak sobie stworzymy, ja wam pokażę, mam taki filtr. O, jeżeli sobie w Photoshopie stworzymy po prostu kółko, czyli po prostu wiecie co, w sumie wam to dam w opisie linka do pobrania tego kółka. Jest to po prostu białe kółko i w tle mamy kanał alfa, czyli przezroczystość. Jeżeli sobie wybierzemy to kółko, no to teraz jestem kwadratem. Aczkolwiek wydaje mi się, że przez to, że tutaj jeszcze miałem to kółko, no. I teraz... O! Właśnie, tutaj musimy jeszcze wybrać maskę alfa, kanał alfa. No właśnie. I wtedy właśnie mamy naszą kamerkę w kółku, czyli po prostu jak sobie na przykład przejdziemy, albo na przykład dodamy sobie przechwytywanie ekranu, żeby wam pokazać, że to serio działa. Pyk. To zobaczcie, mamy moją kamerkę w kółku, a w tyle mamy właśnie na przykład grę, czy coś tam tego typu. Dobra, my sobie tą kamereczkę oczywiście, znaczy tą nakładkę wyłączymy w filtrach, proszę bardzo. Jest tutaj jeszcze taka opcja, którą używam na swoich czasami, jak się wygłupiam na live'ach, jest to po prostu funkcja przewijania. Jeżeli sobie wybierzemy ją i na przykład sobie przesuniemy prawy jakby suwak w prawo,
to zauważcie, że na live mamy taki efekt. Czyli po prostu tak się przesuwamy. Jest to fajnie, że wiecie, sobie coś tam robimy, dansujemy i nagle sobie klikamy i dzieje się taka magia. Jeżeli sobie przesuniemy jeszcze ten, to on leci w lewy górny róg, a jak sobie przesuniemy obydwa, to będzie lecieć w prawy dolny, jak dobrze pamiętam. Tak, w prawy dolny. Więc to możemy sobie obojętnie jako ustawiać, po prostu im w tą stronę, tym jest szybciej i w tą stronę również jest szybciej, a po prostu decydujemy, w jaką stronę ma nasza kamerka lecieć. Z takich jeszcze ciekawych opcji wydaje mi się, że tyle, w sumie no reszta tutaj jakby nie jest jakby taka fajna, potrzebna i tak dalej. Kolejna sytuacja, jeżeli chcemy naszą kamerkę przesunąć jakby odbicie lustrzane, bo na przykład tak nam się nie podoba, klikamy na naszą kamerkę, przechodzimy do przekształcenia obrazu i wybieramy tę opcję przerzuć w poziomie. No i proszę bardzo, nasza kamerka się obróciła tak jakby w pozycji poziomie. Jeżeli sobie wybierzemy w pionowej, no to oczywiście moja głowa będzie na dole, po prostu jakbyśmy tak pokój obrócili dookoła, jak na przykład nad morzem, bądź też tam w górach są te domy do góry nogami, no to właśnie byśmy byli również do góry nogami. Teraz tak, możemy sobie jeszcze oczywiście zbindować, czyli po prostu ustawić na dany klawisz, żeby zmieniała nam się scena. Czyli stworzymy sobie jeszcze jedną scenę, na przykład gra. Nie mam takiej sceny. Dobra, stworzę sobie gra, enter. No i tak, stworzyła nam się kolejna scena. I tutaj sobie damy przechwytywanie ekranu. Z tego monitora, bo on jest pusty. O, cyk. Dodamy sobie kamerkę, przechwytywanie urządzenia wideo i nie tworzymy znowu nowej, tylko właśnie wybieramy ponownie naszego Logitecha. Trzymając alta, możemy sobie nas wyciąć. Na przykład na taki kwadracik. Proszę bardzo, puszczamy alta. Lewy alt na klawiaturze, no i mamy naszą taką, taki nasz prostokącik naszej kamerki. Możemy sobie oczywiście dodać również te overlaye i tak dalej, to już od was zależy, czy coś byście chcieli, czy też nie. I teraz tak, jak sobie będziemy, no teraz jedynie jak chcemy zmienić scenę, to po prostu klikamy sobie na daną jakby scenę i ona się zmienia, ale na przykład gramy sobie i chcemy nagle coś powiedzieć ważnego czy coś i nie chcemy wychodzić z gry i odpalać tej sceny i tak dalej. Wchodzimy sobie w plik w ustawienia i tak samo jak poprzednio to robiliśmy, szukamy najpierw sceny, na przykład teraz poradnik, na początku szukamy sceny poradnik, pyk i tu mamy przełącz na scenę, klikamy sobie na przykład literkę, uznajmy V i później szukamy gra, przełącz scenę B. No i teraz klikamy zastosuj, ok, no i znowu wam pokażę. Jak jesteśmy na scenie V, no to V nam nie zadziała. Czekajcie, tak. V. A, tutaj też miałem na V. No dobra, to tutaj usuwamy. Aha, tutaj się usuwa. O, w ten koszyk. I teraz powinno działać. A nie, tu jest poradnik. Dobra, czyli źle przypisałem V. Dobra, i teraz jeszcze raz, patrzcie. Klikamy sobie na klawiaturze literkę B, pyk. Mamy V, B, V, B, V, B. Teraz tak, możemy sobie jeszcze rozmaicić nasze zmiany scen, klikając tutaj i albo wybierając nasze jakieś przejście, które posiadamy, czyli na przykład, nie wiem, no wiadomo, mamy przejście na przykład, wybierzmy swoje, moje, pyk, klikamy sobie literkę B, no i zmienia nam się scena i jest taka fajna animacja zmiany sceny. Jeżeli właśnie nie mamy takie przejścia, no to możemy albo sami stworzyć, albo zobaczyć na przykład u mnie na kanale w poradnikach, bądź też na przykład zamówić, ale to też jakby nie jest, no to już wiadomo, jak kto uważa, jak to by chciał, ale istnieje w OBS-ie też taka darmowa i szybsza opcja, czyli po prostu wybieramy sobie opcję przesunięcie, ok, możemy sobie na przykład dać w górę, no i teraz jak zmieniamy sobie scenę, V, no to tak nam się te fajne sceny zmieniają. Oczywiście tutaj mamy czas trwania, jeżeli sobie wpiszemy na przykład 1500, no to nasza zmiana sceny będzie o wiele wolniej szła, ale też fajnie, ładnie to się prezentuje, także jak to uważa, jak to chce. Oczywiście również możemy tutaj sobie kliknąć plusik, wybrać sobie Luma Wipe i tutaj mamy o wiele więcej tych przejść. Na przykład, nie wiem, tu by trzeba było się tak szczerze pobawić, bo ja szczerze nie korzystałem z tego nigdy. O! Akwarela też bardzo fajnie wygląda, jak sobie wejdziemy tutaj w te ustawianka i właściwości, możemy tutaj sobie wybrać również inne opcje. Po prostu możemy się tutaj pobawić, zobaczyć jakie tutaj też OBS-ik nam umożliwia te wszystkie przejścia. Troszeczkę czasu można przy tym spędzić, ale wydaje mi się, że warto. O, ten wybuch to już w ogóle jest epicki. Tak on się prezentuje. Szczerze, fajne te akwarele są i to przesunięcie, bardzo mi się podoba. Okej, okay. No i co? Co możemy jeszcze sobie, co wam mogę jeszcze pokazać? Jeżeli chodzi o te rozpocznij stream i tak dalej, również to możemy sobie jakby ustawić pod przycisk, wchodząc właśnie w skróty klawiszowe. I teraz tak wam wszystko wytłumaczę. Jak mamy ekran, no to wszystko się tyczy tylko i wyłącznie efektów na ekranie. Jak mamy, w sensie sceny,
po prostu o nazwie ekran. Ale jak sobie zejdziemy na sam dół, to tutaj mamy tylko i wyłącznie efekty, jakby to wam powiedzieć. Po prostu tutaj mamy tylko i wyłącznie każdy dany element osobno. A bardziej wydaje mi się, że może nie element, a elementy, które są jakby nie obrazem, tylko nagraniem. Dobra, mamy tutaj Logitecha, prawda? Tutaj musimy poszukać sobie Logitecha, to będzie ciężkie. O, mamy Logitecha. I sobie klikniemy wyciszenie, to po prostu nam wycisza mikrofon ten tutaj Logitech. Czyli po prostu jak chcemy sobie zmutować, w sensie wyciszyć nasz mikrofon. Jak ja na przykład teraz mam ustawiony na... O, teraz mi to nie działa, muszę wyjść z ustawień, zaraz wam pokażę. To po prostu jak klikam sobie plusik, to wycisza... O, dobra, wyciszyło mi to na nagraniu. Dobra, no to jednak widzicie, że to działa. To mi po prostu wycisza mikrofon w OBS-ie. Tak samo mam ustawione, że po prostu wycisza mi dźwięk komputera. I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić tutaj, czyli po prostu albo szukamy urządzenia audio tutaj i możemy wyciszyć, albo na przykład mikrofon wyjście liniowe. Ja wam to pokażę w sumie. Mikrofon i wyjście liniowe. O, proszę bardzo. Num plus, jak sobie to kliknę, to, no, to mi się po prostu wycisza mikrofon. I później jak znowu to kliknę, to mi się włącza ponownie. Albo też możemy ustalić, że po prostu jak trzymamy ten przycisk, no to mówimy i... No to już od was zależy, tak szczerze. No, także tak to się prezentuje. O, przepraszam bardzo. No przepraszam, że też tak wzięłam, ale jednak jest późna godzina, jeszcze trzeba do szkoły się wyspać. Słuchajcie, teraz tak zauważyłem, po prostu tutaj jesteśmy w stanie... wyciszać te wszystkie elementy. No, ale tak czy siak, ja z tego zazwyczaj korzystam, jak chciałem sobie ustawić wyciszanie live'a, w sensie dźwięku i tyle, że po prostu klikam plus. I znowu klikam plus i działa, i znowu jest dźwięk, tak samo minus i mi wycisza tutaj dźwięk komputera. Ogólnie jeszcze wam pokażę spoko pomysł. Jeżeli stworzymy jakby naszą scenę i chcemy zrobić jeszcze raz identyczną, tylko na przykład zmienić overlaya, to zamiast na nowo później dodawać te wszystkie efekty i tak dalej, wystarczy, że sobie klikniemy tutaj Ctrl-C, Ctrl-V, nie, Ctrl-D, też nie działa? No to po prostu musimy sobie wybrać opcję utwórz duplikat, poradnik 2 na przykład, i wtedy jak zobaczycie, tworzą nam się dwie sceny. Proszę bardzo, o, widzicie. Mamy tutaj jedną scenę, pyk, i teraz mamy tutaj drugą scenę. Jedna scena i druga scena. Możemy sobie na jednej oczywiście tą kamerkę przerzucić, aczkolwiek nie wiem, czy ona też się nie przerzuci w drugim. No nie, zobaczmy. O, widzicie? Mamy dwie sceny i po prostu możemy albo na jednej scenie ustawić jedną kamerkę, na drugiej drugą kamerkę, jeżeli mamy dwie kamerki dostępne, bądź też na przykład... No, bądź też po prostu mamy taką potrzebę do zastosowania, także w łatwy taki sposób jesteśmy w stanie to zrobić. Co tu jeszcze z takich wizualnych rzeczy najważniejszych? Tekst. Tekst, po prostu wpisujemy sobie daną nazwę po prostu naszej warstwy, nie wiem, testowe. Wpisujemy sobie dany tekst, na przykład live za 10 min. To jak sobie klikniemy wybierz czcionkę, możemy sobie wybrać oczywiście czcionkę, proszę bardzo. Przekształcenie obrazu możemy sobie dać z wielkich liter, z małych liter, wielkie pierwsze litery. No to już zależy jakby od nas, ja tego jakby nie używam. Kolejna rzecz to tutaj mamy kolor, oczywiście jak pionowo to mamy coś takiego. Kolor, no to oczywiście nie muszę tłumaczyć, tutaj po prostu wybieramy kolor, proszę bardzo. Następnie przezroczystość, jak sobie zmniejszymy, no to ona jest oczywiście przezroczysta. Kolor tła, czyli jak po prostu przezroczystość tła sobie powiększymy, to mamy coś takiego na przykład. A jak sobie damy kontur, no to oczywiście możemy sobie jeszcze obrys dać. No jak sobie już taki tekstik zrobimy, możemy sobie kliknąć OK i sobie na przykład go ustawić tam, gdzie chcemy. Trzymając alta możemy sobie uciąć i mamy coś, oj, mamy coś takiego. I teraz tak, jak widzicie, ruszyłem kamerką, a na przykład nie chciałbym, żeby to się stało na live. Mogę sobie moją kamerkę zablokować i teraz ruszam za kamerkę, to nie mogę. Na przykład overlay mi ruszyło. Overlaya też zablokuję, nie mogę. Mogę tylko chwycić za, o, za ten napis. No i jeszcze raz możemy kliknąć L na klawiaturze i pokazać przycisk subskrybuj. Ogólnie tak w skrócie, bo jakby ten OBS też jest taki, no, z jednej strony jest łatwy, ale z drugiej strony też jest bardzo rozszerzony. Jakbyśmy chcieli, po prostu ogólnie wszystkie efekty i tak dalej znajdziemy tutaj w źródle obrazu i na każdy tekst zaklikniemy sobie we właściwości to, co innego nam się, jak widzicie, pokazuje. Nie jest ten OBS naprawdę bardzo trudny. Jak posiadamy naprawdę bardzo fajne prace graficzne, fajne overlaye, fajną po prostu oprawę graficzną, to naprawdę jesteśmy w stanie spoko prowadzić nasze live'iki. Ja na przykład wam... Oho, coś... Oho. Ja na przykład... Tutaj właśnie wrzuciłem przez przypadek do grupy. Teraz jeszcze takie dla wyjaśnienia, bo to może być jakby... Z jednej strony proste, ale z drugiej też chcę wam to wyjaśnić. Jeżeli sobie streamujemy po prostu grę, to wyłączcie przechwytywanie ekranu. Czyli jak na przykład mam scenę od gier, proszę bardzo, i chcę sobie
zagrać w grę, to muszę wyłączyć pomimo, że włączę przechwytywanie gry, żeby mi grę przechwytywało, no bo jak mamy przechwytywanie gry i we właściwościach wybierzemy sobie właśnie najlepiej wziąć opcję przechwytywania pełnoekranowej aplikacji, czyli po prostu jak mamy w pełnym ekranie grę, bo jeżeli po prostu wybieramy sobie opcję przechwytywania konkretne okno i wybieramy sobie tutaj oczywiście naszą konkretną grę i ono nam wyszukuje i mamy straszne lagi. Możliwe, że jest to spowodowane przez to, że mamy włączoną opcję przechwytywania ekranu. Musimy wyłączyć to przechwytywanie. Nawet na moim komputerze to laguje. Na każdym komputerze będą pojawiać się ścinki. Zawsze musimy mieć po prostu wyłączone to przechwytywanie ekranu. Jeżeli mamy, jakby wiemy, że mamy dobry komputer i on zawsze jakby grę uciągał i się dziwimy, dlaczego na przykład mamy lagi, no to zazwyczaj jest to właśnie spowodowane tym, że przechwytywanie ekranu również mamy włączone, pomimo tego, że przechwytywanie gry jako warstwowo jest wyżej, więc musimy mieć po prostu przechwytywanie ekranu wyłączone i wtedy nasza gra, czy tam to, co nagrywamy, streamujemy, nie laguje nam. Co by tu jeszcze, kurczę, o czym by tu jeszcze porozmawiać, o czym tutaj, co wam przedstawić? Przechwytywanie ekranu polega na przechwytywaniu ekranu, czy po prostu nasz ekran jest widoczny. Przechwytywanie gry polega na tym, że po prostu przechwytujemy sobie grę, tak jak nazwa wskazuje. Przechwytywanie okna oznacza to, że jak mamy tutaj folder i sobie wybierzemy opcję przechwytywania okna i na przykład nazwiemy to foldery, klikniemy enter, no to mi to już aktualnie od razu się wzięło, ale tutaj też wybiera mi się jakaś przeglądarka i tak dalej. No i to po prostu mamy nasz folder, nawet myszki naszej nie widać, jak widzicie. A nie, widać naszą myszkę. To po prostu przechwytuje nam cały folder. Możemy sobie go na przykład tutaj ustawić i na przykład my coś robimy sobie na folderku, nieważne gdzie sobie nim ruszamy, to dalej to wszystko jest widoczne na ekranie. To jest fajne zastosowanie, jak na przykład mamy Spotify'a i chcemy, aby po prostu gdzieś na naszym live pokazywała się, jaka dana piosenka leci. Czyli mamy tutaj jakąś piosenkę i klikamy sobie przechwytywanie okna Spotify, dobra, tam mam już tutaj, więc muszę 2 Y dać. Wybieramy sobie Spotify. O, proszę bardzo, klikamy OK. Mamy naszego Spotify, a zobaczcie, wszystko tutaj działa. No i teraz trzymając Alta, ucinamy sobie naszą pioseneczkę. W sensie tutaj nasz ten fragmencik. O, proszę bardzo, ustawiamy sobie gdzieś to w danym rogu. I teraz jak ktoś nas pyta na czacie co chwilę, jaka leci piosenka, no to po prostu możemy sobie coś takiego ustawić. I jak leci piosenka, no to oczywiście tutaj na ekranie, również na live nam się to wszystko ładnie pokazuje, zmienia i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj też jeszcze taką ciekawą opcję jak scena, czyli jak wybierzemy sobie z tych scen jakąś po prostu scenę, na przykład początek live'a, jak ja to mam nazywane, start live'a, pyk, ok, to mamy po prostu animację początkową po prostu na tym overlay, czyli po prostu jak sobie tutaj wyłączymy tą animację i na przykład damy sobie tą animację, wrócimy do naszego tego, to widzimy tutaj w tle to, co się dzieje na innej scenie. Jest to też w miarę fajne zastosowanie, jak no nie wiem, na pewno coś na każdy element coś ciekawego się znajdzie. Znaczy po prostu na wszystko. Okej! O tym nie wiedziałem, o tym widoku listy. Tu wiem, że jest coś takiego jak układ pionowy. O tym wiem, ale o tym to pierwszy raz teraz patrzę. To jest też spoko opcja, ej, o tym nie wiedziałem, ale to też jest. No nie wiem, ja już jestem tak w sumie przyzwyczajony. No nieważne. Tutaj sobie tylko z powrotem to dodam, okej. A, jeżeli ktoś z was ma monitory 4x3, czyli po prostu monitory kwadratowe i macie ekran w OBS-ie taki i macie czarny pasek, jak to zrobić, żeby był po prostu cały ekran? Żeby właśnie takie coś zrobić, to klikamy sobie właśnie tutaj na nasz overlay, przekształcenie obrazu i wybieramy opcję rozciągnij do ekranu i na przykład sobie z takiego monitora możemy rozszerzyć bądź też z takiego monitora rozszerzyć ekran, tylko pamiętajcie, że to, no ekran będzie po prostu rozszerzony, ale chociaż nie będzie żadnych czarnych pasków, także jedno z drugim się gryzie, ale na dobre wychodzi. No tak jak widzicie po poradniku, jakby elementy, które wam przedstawiłem, nie są jakieś wow. Znaczy na pewno niektóre wam przedstawiłem takie, jakie pierwszy raz widzicie, czyli na przykład jak bindować, w sensie jak ustawiać pod przycisk, jak na przykład grupować to wszystko, jak, że ustawiać można kolory, że na przykład taki jeszcze mało używany przez każdego, dodawanie na przykład właśnie tych filtrów na kamerkę i tak dalej, żeby po prostu lepiej się to wszystko prezentowało. O tym mogliście nie wiedzieć, resztę raczej każdy wie, no bo jednak OBS też nie jest trudny, jak potrafimy czytać, no to wszystko wiemy, co tutaj możemy ustawić sobie, więc ten program też nie jest jakiś naprawdę bardzo, bardzo trudny, aczkolwiek każdy jakby w komentarzach ma różne pytania. Najpierw były pytania jak po prostu ustawić pod internet i tak dalej, później teraz pojawiały się pytania jak sobie
ustawiać te wszystkie, żeby ładnie nasz overlay, no po prostu nasz live fajnie się prezentował i ładnie. No i oczywiście, jeżeli posiadam jakieś fajne przejścia, które samemu możemy zrobić, bądź też na przykład można u mnie zamówić, ale to tam jakby dobrowolne. No i posiadamy oczywiście jakieś również graficzki, no to naprawdę jesteśmy w stanie, o może nie ta scena, jesteśmy naprawdę w stanie fajnie prowadzić swoje live, czyli mamy naszą kamerkę, mamy jakiś tutaj overlay tak zwany, czy po prostu jakąś oprawę graficzną, jakoś fajnie to wymyśleć i dopasować, że w danym miejscu coś się znajduje i jakoś to fajnie się po prostu prezentuje i ładnie to wygląda i fajnie się przyjemnie ogląda live'y. Oho, coś kliknąłem. Na kolejnym poradniku oczywiście się zajmiemy tego typu sprawami, o, elementami, może tak, które się tutaj wszędzie znajdują. Także tak jak mówię, no jednak na pewno w jakimś stopniu ten poradnik wam się przydał, pomógł wam w jakimś jakby na przykład z tym Spotify'em chociażby, albo z tymi scenami, chociaż te sceny jakoś nie są bardzo, bardzo potrzebne. Tak czy siak, podsumowując, tutaj wam przedstawiłem, jak fajnie to ustawić, że po prostu na przykład też ja posiadam swój jakby taki wybuch, czyli po prostu z Google'a mam zainstalowany efekt wybuchu na green screenie i po prostu jak sobie kliknę źródło danych, wybiorę sobie to boom, proszę bardzo, mam takie boom. We filtrach sobie ustawiłem kluczowanie koloru kolor i sobie wybrałem kolor zielony, podobieństwo i tak dalej. No i teraz mam właśnie mój wybuch, że po prostu sobie klikam tutaj na przykład i mam wybuch, bądź też nie klikam, bądź też mogę to sobie też ustawić na klawiaturze w ustawieniach, to już od was zależy. Także jeszcze raz powtórzę, tak podsumowując, takie najważniejsze jakby rzeczy, jeżeli chodzi o te wszystkie te efekty i wizualizacje wam przedstawiłem. W kolejnym filmie zajmiemy się już takim bardziej, no, tą sprawą tych wszystkich elementów, subskrypcji i tak dalej, jak się pojawiają i tak dalej, bo to też jednak dużo osób o to pyta. I mam jeszcze pomysł na czwarty odcinek, ale o tym też do tego wszystkiego dojdziemy. I wydaje mi się, że czwarty będzie takim najciekawszym. Także tak, jeżeli chodzi o odcinek z wizualizacji jakby, no to pamiętajcie, trzeba być tylko i wyłącznie kreatywny, mieć jakiś fajny pomysł. I tyle. Nie mam chyba tutaj już więcej nic do gadania. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, jak ustawiać dane mikrofony i tak dalej, to wszystko znajdziecie oczywiście w opisie. Tak jeszcze dodatkowo, bo teraz mi się przypomniało, jak ja ustawiam takie jakby głośniejsze dźwięki, wystarczy, że sobie klikniemy tutaj filtry i wybierzemy dodaj poziom. Poziom i sobie damy na maksa, to mamy taki mega, mega wielki bas. Tak samo jak tutaj wejdziemy sobie we filtry, to możemy nie dość, że... O kurczę, pieszony. Nie dość, że właśnie też dodać ten poziom, ale również możemy sobie obrabiać dźwięki właśnie tutaj w ramkach szumu. Jeżeli mamy szum, no to możemy sobie właśnie wyciszyć ten szum. W kompresorze, jak dobrze wydaje mi się, można poprawić dźwięk, tłumienie hałasu. No, jest tutaj kilka opcji, którymi też możecie się pobawić. Ale do tego też może kiedyś przejdziemy, ja jakby nie używam kompletnie tych opcji, jak widzicie tutaj mam tylko podgłoszony mój mikrofon, żeby lepiej było mnie słychać i tyle. Także tak, to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to wszystko. Oczywiście możecie dać znać w komentarzach, czego na przykład wam nie przedstawiłem, a chcielibyście się dowiedzieć, to na pewno jeszcze w następnych filmach wam pokażę, no bo wiadomo, to wy jakby proponujcie i mówcie, czego nie wiecie, co byście chcieli się dowiedzieć i tyle, także... Jeszcze raz powtórzę, widzimy się na zakończeniu dzisiejszego odcinka. Okej, no dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca, jeżeli film wam się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkę na moim kanale, byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko. Ja tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnych filmów w sobotę, wydaje mi się, trzymajcie się, cześć!